mnie pamięć. Czas z matczynych rąk zabiera nas w nieznane. Żal tych czterech ścian, gdzie tyle się przeżyło. Lecz tam czeka. Chciałam dla Państwa dzisiaj ugotować kluski. Jest to potrawa bardzo, bardzo stara. Gotowała to moja babcia, prababcia, mama oczywiście. No i ja to przejęłam i gotuję nadal. Gotuję tego bardzo dużo, ponieważ wszędzie jak jeżdżę na jarmarki, na jakieś imprezy, to najbardziej schodzą kluski ziemniaczane z kapustą. One są nazywane różnie, a żelaźniaki mówią, a cementowe, bo takie mają kolor jak taki szary kolor, ale u nas po prostu się mówi kluski ziemniaczane. No i tak, jest to potrawa bardzo stara, smaczna, prosta, z naszych polskich produktów wszystko. Także polecam każdemu, żeby sobie ugotował. Jak jeszcze do tej pory nie gotuję, właśnie pokażę. Pokażę to wszystko w starych naczyniach, ręcznie, wszystko robione. Także myślę, że będzie się podobało. No i jak za dawnych czasów, ręcznie, jedna gospodyni może sobie starła palce, ale na pewno doszła do wprawy i teraz są różne miksery, to, ale ja chciałam pokazać to jak najbardziej po starodawnemu. Teraz starte ziemniaczki. Musimy teraz to troszkę posolić. Grubą solą trochę posolić. I dodajemy mąki z żyt. Tak pół na pół, pszenny z żytnią. O, i dobrze wymieszamy. Ciasto musi być takie, no nie za gęste, nie za rzadkie. Za gęste będą twarde kluski bardzo. Za rzadkie znowu spadnie z... się rozgotują, także trzeba troszkę na wyczucie, ale zaraz pokażę takie, jakie powinno być. Jest to bardzo znana potrawa, ale dużo ludzi nie wie, jak to się robi, jak, co, z czego w ogóle. Bardzo dużo ludzi zna, ale i dużo nie. Także mam koleżankę nawet na kurpiach, to ona ciągle mówi, pokaż mi jak te kluski, bo no nie, nie umie w ogóle, nie umie, nie znają tego. Także w dużych regionach nie znają, ale u nas to jest bardzo popularne, to chyba jedno z najbardziej znanych. No, takie ciasto to już mamy gotowe, o, jest takie dosyć gęste. Gotuję na tradycyjnej kuchni, bo opalana drewnem. Patrzymy. O, tutaj mamy wodę. To zaraz się będzie gotować. Woda już się gotuje, proszę bardzo. I teraz smoczymy deseczkę. Nakładamy ciasto. O, i teraz chcemy drobniejsze, to drobniej, grubsze to by. Zależy do czego. Te kluski można dodawać i najbardziej u nas popularne to są z kapustą, z kiszoną kapustą gotowaną, czy z młodą kapustką gotowaną, ale z serkiem takiej swojej roboty. Dobrze trzeba to okrasić, ale do czarninki, do zup różnych, do barszów, do sosu można, no do wszystkiego. Można same ze skoreczkami, różnie już jak ktoś. Można je, nadają się również do odsmażenia, że można jakby zostanie z obiadu, można odsmażyć, bardzo dobre są, wbić to w jajko. Woda się musi cały czas gotować.
cieniutko, to będą drobniutkie. To było gotować na gazie, bo się gaz podkręci, przykręci wam, ale ja robię to tradycyjnie na drzewie, żeby jak za dawnych czasów, żeby każdy sobie przypomniał, jak to kiedyś bywało, bo ja właśnie bardzo to lubię. No dobra, zaczekamy, niech to się zagotuje. To jest właśnie to. I trzeba gotować partiami, nie od razu za dużo, żeby się nie pokleiły, tak? Durszlak po mojej mamie, stary. Po mojej mamie zaznaczam, bo to jest pamiątka. Zaraz się zaczną gotować, zmieniamy je. Jak od razu do jedzenia, to można ich nawet nie przelewać wodą, no ale jak na dłuższe postanie, to trzeba by je przelać wodą zimną, zahartować, żeby się nie skleiły, nie? Że te kluski cieszą się największym powodzeniem na skansenach, na jarmarkach, także bardzo się dużo wtedy gotuje tego. No, chciałam zaznaczyć, że, bo to jest bardzo ważne w tych czasach, że ziemniaki są od lokalnych rolników, mąka też jest tutaj z pobliskiego młyna, także to jest bardzo ważne, że jest chemii, bardzo mało używane chemii i wszystko jest zdrowe. Wyjmujemy kluseczkę, o tutaj jak się ładnie gotują. O i już są dobre. Teraz prosto do jedzenia, to nie trzeba je tak zimną wodą, bo są. Ale jak na dłuższe powstanie, to zaraz. Kluseczki gotowe. Usmażymy jeszcze do tych kluseczek boczku, który też tutaj mam zaprzyjaźnionej masarii od pana Romana Matery z pewnego źródła i chciałam pokazać, że nie kroimy tych skwareczek w kostkę, tak jak za dawnych czasów, jak teraz się kroi, tylko tak z ręki, o. Takie chipsiki. Moja mama tak kroiła, babcia, wszyscy tak kroili i to jest całkiem inny smak. O, takie skwareczki. Na rękę, tak? Tu jest na skórce słoninka, boczek. I to jest bardzo ważne, to jest w ogóle inny smak tego. I ja pamiętam, jak zawsze tak kroili i jak teraz, bo teraz wszyscy kroją w kosteczkę ładnie i ten, ale proszę spróbować. O, to tak się właśnie kroiło, pamiętam jak dziś. O, i na patelnię. Tutaj już się smaży. O! Pierwszy. Zachęcam do gotowania, do robienia swoich produktów, bo to są zdrowsze. No i na pewno domownicy to docenią, jak jaka gospodyni, zwłaszcza młoda, ugotuje takie kluski i smaży skwareczki. No i to będzie smakowało. Tradycja zawsze jest tradycją i to trzeba wracać do tych dawnych przepisów. Pareczki pięknie się przysmażyły, o, boczek się wytopił. Fajery, żywy ogień, proszę bardzo. Mało spotykane. Państwo zauważyli, używam drewnianych łyżek w miarę możliwości, no bo nie wszystko da się, ale są to ekologiczne, miłe takie do ręki i zdrowe. O, tak. No i teraz tą, te kluseczki możemy dołożyć kiszonej kapusty gotowanej, twarożku, no, no do wszystkiego, czy do sosu jakiegoś, to już według swojego uznania każdy. Można same tak ze skwarkami, ze śmleka popić i to już będzie smaczne. Jeszcze chciałam, wykorzystując resztę ciasta od tych klusek i ciepłą kuchnię, wykorzystać do końca i jeszcze pokażę, jak się piekło kiedyś placki na blasze. Ziemniaczane placki na blasze. To było bardzo też, Boże, jak to często mama go piekła na kolację, jak się wszyscy byli w domu,
I do tego trzeba było przesmażyć też skwareczek i cebuli w to. To było takie jedzenie, że ja nigdy tego nie zapomnę po prostu. No. Robimy takie małe placuszki. Odchodzi już nie tak. Czas z matczynych rąk zabiera nas nieznane. Żal tych czterech ścian. Robiłam już tego bardzo dawno, dlatego przeżyło. Nie mam czego zacząć, ale myślę, że wyjdą dobre. Lecz tam czeka świat i miłość woła nas ze starej płyty. Praca, muzyka. Się nazywały te placki fajerczaki, bo się robiło to na fajerach. A świat się kręci, jak stara płyta, kreśli w pamięci obraz tych dni. Ze starej płyty melodia płynie, jak w niebym kinie, ktoś na pianinie gra. Zobaczymy, co to wyjdzie. Czerwonym winie. Bo raz się żyje i kocha raz. Jeszcze chwilkę. Jak filmowy kadr. No, takie placki właśnie robiła moja mama, babcia. Lecz nie wróci. Była to normalnie jako... Zielonych lat. Danie całe. Jakiś nie jakiś dodatek, tylko płot na kolację czy coś. Dużo cebuli było nasmażone na słonince. To się jadło właśnie. Niektórzy mogli z twarożkiem, można też jeść z twarogiem, no ale u nas w domu to się jadło zawsze ze smażoną cebulą. Rozrywało się tak ładnie po kawałku i tak się moczyło. No to było przepyszne. Pamiętam to do tej pory, chociaż tyle lat już. Zaraz będzie znać fajeri, dlatego to fajerczaki. Ludzie kiedyś sobie radzili, nie? Robili coś z niczego. Wszystko było proste. Ziemniaki, mąka, to już było nadanie. Nie trzeba było jakichś tam wymysłów, że teraz jak to trzeba, ile to składników, żeby coś zrobić. To były proste programy i smaczne. Jak piękny wiersz powtarza. To są fajerczaki, bo odznaczają się fajery. Proszę bardzo. Jeszcze słowo było troszkę przypieczone, ale... Teraz, o, znać fajery, to dlatego są fajerczaki. A świat się kręci, jak stara. Nie robiłam tego bardzo dawno, ale jest, może powrócę. Fajerczaki już gotowe, pięknie upieczone. To są ziemniaczane placki. Można piec jeszcze też takie jak z makaronu, no wszystko, ale te są ziemniaczane, starodawne. Bardzo, bardzo stare, to już chyba starsze jak te kluski. No, to też takie było dobre pożywienie, bo to ziemniaki zdrowe. Każdy wykorzystywał swoje produkty, co miał. Także zawsze coś tam mamy, babcie wymyśliły, żeby nakarmić rodzinę tańszym kosztem. Także nie wiem, czy Państwo mnie znacie, nazywam się Mirosławi, prowadzę taką małą firmę, tradycyjne jadło tutaj we Wiergiem w domu, to jest moje w ogóle tutaj ta posiadłość i tutaj zapraszam. Zapraszam również na moje stoisko do NCL-u w czwartki i w soboty na tradycyjne polskie nasze. Dziękuję bardzo. Przeżyło, lecz tam czeka świat.